Witam. Po świętach. Honda, pamiętacie? Jest tam taki dosyć krótki odcinek o tej Hondzie. Jak robiliśmy pomiary, co tutaj się dzieje, bo nie chodzi na drugim cylindrze. Okej. Zgadza się, mój błąd. Nie sprawdziłem jeszcze jednej ważnej rzeczy, którą też bardzo tam opisujecie, a mianowicie chodzi tutaj o wtrysk na drugim cylindrze. Tak, faktycznie, powinienem jeszcze sprawdzić wtrysk na drugim cylindrze. O, tak podniosę wyżej, będzie mnie lepiej widać. Tak, nie? Nie? Dobra. To co? Mamy tą Hondę dalej. Mamy ją tutaj. Ja oczywiście do klientki zadzwoniłem, poprosiłem o jeszcze jeden dzień po to, żeby faktycznie podmienić ten wtrysk z innym i sprawdzić, czy on funkcjonuje. No bo może być tak, że faktycznie tu wtrysk umarł. Bo słuchajcie, pamiętacie, na drugim cylindrze było 13 bar. Różnica tutaj jest 1,5 bara, więc no nie oszukujmy się, powinno to działać. Mimo wszystko powinno to działać. 1,5 bara to nie jest tak dużo z kolei i ten silnik powinien funkcjonować, ale nie funkcjonuje. No to się dowiemy, czy to czasami nie jest właśnie wtrysk. Dobra, demontuję zaraz to szybciutko wszystko tu i zaraz sobie nagramy, jak przekładam wtrysk czy coś takiego. Mamy tutaj zdemontowane całe to podszybie, żeby dostać się właśnie do tych wtrysków. Mamy tu wtryski od tyłu. Słuchajcie, wypiłem na razie wtyczkę. Sprawdźmy, czy mamy napięcie na wtyczce. Jeżeli jest napięcie, podmieniamy wtrysk. Dobra, powinniście teraz widzieć. Mamy tutaj. Tutaj jest plus. A tu powinna być sygnał masowy. No. Jak widzicie, mamy. Mamy. Czyli wtyczka jest sprawna na 100%, wtyczki się nie czepiamy. Mam nadzieję, że się nagrało. Dobra, demontujemy teraz tą listwę, wyciągamy wtryski, zamienimy sobie wtryski i zobaczymy, czy będzie reakcja. Dobrze, listwę mamy wyjętą. Zanim podmienimy, to na krótko sprawdzimy, czy on w ogóle działa. Słyszycie? Działa. Tak samo ten. Działa. Dobra, ale oczywiście go teraz podmienimy. Załóżmy, że ten drugi podmienimy sobie z jakimś innym. A ty nagrywaj. Drugi już wyjąłem. Teraz zamienimy sobie z tym pierwszym. OK. I zamieniamy. Siedzi. Zapinamy zapinkę. Jest. To był drugi. Dobra, odwrotnie. Nie fiszujmy. Raczej nie będzie to funkcjonować, jak damy na odwrót. Zapinamy. Wiecie co, to będzie taki dziwny trochę przypadek, bo obstawiam, że ten wtrysk jest sprawny. Bardzo dziwny przypadek, bo słuchajcie, no tak jak mówię, 1,5 bara różnicy nie powinno w ogóle graniczyć tutaj z tym, żeby to nie odpalało. Nie odpalało, co ja gadam, nie pracował. Trafiały mi się auta, które miały. Dobra. Nie będę wiedział. Dobra. Oczywiście mamy już tu wtryski zamontowane, podmienione. No co, odpalamy i sprawdzamy. Czy to jest. Dajmy zejść na wolniejsze obroty. Niestety dalej mamy to samo. Odcinamy. Tu mamy taką różnicę, a tu mamy. Czekajcie. Nie ma.
ma żadnej różnicy. Jest, a tu nie ma żadnej różnicy na drugim. Wtrysk sprawdzony, zasilanie do wtrysku sprawdzone. W dalszym ciągu nie mamy. Mamy wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. On oczywiście zejdzie sobie z obrotów, więc automatycznie będzie jeszcze gorzej pracował. Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Spróbuję coś jeszcze zobaczyć. Sponsorem programu jest importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Dobra, co chcę jeszcze zrobić? Zdjąć pokrywę i zajrzeć tu pod pokrywę. Co słychać? Się dowiemy, co słychać. Może jakimś cudem krasnoludki jakieś siedzą, nie wiem, krzywka, coś z nią się wydarzyło. Czy tam popychacz. Także zobaczymy zaraz. Namontujemy sobie tą pokrywę. I zaraz się wszystkiego dowiemy. Słuchajcie, już głębiej nie będę drążył, bo klientka zakazała nam już dalszego zaglądania. Jeszcze pod pokrywę chcę zajrzeć, ale to już jest, że tak powiem, w mojej gestii, moja ciekawość. I, że tak powiem, za to nie będę miał płacone. A żeby być rzetelnym, to chcę wam to pokazać, że zaglądam w każdą dziurę. Tak, chcemy być rzetelni? Nie? Nie chcemy? Ciekawe. Jestem strasznie ciekaw, co tu się wydarzyło. Ale niestety no nie mam zgody na rozbiórkę. No, co tu się wydarzyło? Jestem bardzo ciekaw. No ale niestety nie mam zgody. Na pewno klientka by się ucieszyła, jakbyśmy zrobili to poza budżetem jej. Ale wiecie, może któryś z widzów chciałby się dowiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Chciałby zasponsorować klientce. Możliwe, że i remont silnika. Zobaczymy sobie luzy zaworowe przede wszystkim. Oto jestem bardzo ciekaw. O, może by coś tu, że nie pykło, ale mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne. No. Słuchajcie, to jest wszystko w pożądalu. Zaraz wezmę oczywiście przemierze. Weźmiemy szczeliną, już przemierzymy. Łańcuch wygląda na cacy. Trochę silikonu poszło? Tak, tak, no bo tutaj nie masz szczelki. Będzie trzeba silikon dać z powrotem. Na te ranciki weź to. Niestety tutaj nie widać, żeby coś się wydarzyło na tym drugim. Tu masz jeden, drugi. Tu mamy wydechowy, ssący. Albo zawór będzie skrzywiony. Nic nie widać. Co? Może wykręcimy go i wrzucimy kamerę. To trzeba już ładować. No. Nie ma. Tu luz zaworowy też będzie ok. Dla świętego spokoju jeszcze sprawdzę ten luz zaworowy, słuchajcie.
Ale tutaj, tu bym się nie czepiał niczego. Raczej niczego. To jest głowica, słuchajcie, przede wszystkim po robocie. Klientka zakupiła tą głowicę po remoncie. Razem z wałkiem. Bo tam coś się wydarzyło na tamtym wałku, więc tutaj mam głowicę z całym wałkiem założoną. Więc mało prawdopodobne, żeby tutaj coś w ogóle się wydarzyło. Obstawiam, że coś na dole. Może być pierścień pęknięty nawet. I w zależności, bo słuchajcie, jak mierzyliśmy kompresję na tym drugim cylindrze, raz nam wypluło, że on miał tylko 6 bar. Tego kamera nie zdążyła uchwycić. Ale raz nam wypluł, że ma 6 bar. A potem zaczął się poprawiać, potem pokazał 11. Następnie pokazał 13. Po próbie olejowej pokazał nam 16. Dobra, jeszcze jedną rzecz, którą muszę wam pokazać. Widzicie to. O, wszystko tu widzicie, tak? Koniki, nie koniki, popychacze, zawory i tak dalej, i tak dalej. No i głowica. Ja wiem, że tam pokazywałem, było ciemno, ale pokażę jeszcze raz wam. Co wjechało do tego silnika, bo to auto było już chyba na 3 czy 4 warsztatach. Tak? No i już wam pokazuję. To jest wałek stary. Tutaj mamy tą pokrywkę górną na koniki. Tu mamy te koniki całe. Głowica stara. Kółko od rozrządu, czyli rozrząd był na 100% też nowy, wjechał. Zobaczcie, no stare zawory ze sprężynami. Macie. Co tam masz jeszcze? Też zawory. Aha. Tutaj widzę, że mamy termostat. Też wjechał nowy. Tutaj mamy zawory. Widzicie? Są zawory. I tutaj mamy... Zobaczcie. Nowe szpilki, głowice, wszystko, wszystko, wszystko. Tak jak książka przewiduje, tak zostało to zrobione. Także... Co mogę wam powiedzieć? Nie czepiałbym się góry absolutnie. Absolutnie bym się nie czepiał góry. No chyba, że po regeneracji zostało coś tam skrochmalone. Nie wiem, zawór podkrzywiony, ale mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne. W dalszym ciągu obstawiam, że coś się dzieje z dołem silnika. No dobra. Także składamy to wszystko z powrotem i oddajemy auto w takim stanie, jaki przyjechało. Dalszej pracy mamy zakaz. Pani chce się tego pozbyć i mówi, że dziękuję serdecznie, ale już tego nie chce. No. Dobra. Także co, Łukaszu, działa twój sposób. A właśnie mi podsunął pomysł, żeby podłączyć manometr i co chwilę spuszczać ciśnienie. I zobaczcie, ciśnienie zostało spuszczone. 5,5 bar. Nie mam prawa chodzić na tym cylindrze. I stąd mamy wypadanie zapłonu. Łukasz, jeszcze raz dzięki. Słuchajcie, dla porównania oczywiście włożyłem do trzeciego cylindra czujnik. Żebyście nie mówili, że coś jest nie tak, to tutaj mamy na trzecim cylindrze, no i pokazuje nam 11 bar. Dobra. Tak to wygląda. Także na tym mamy kompresję, a na tym kompresji nie mamy. Dobra. Z Hondą się żegnamy. Jeszcze do shorta wam nagram takiego szybkiego. I co? Bierzemy się za następną naprawę.